Towarzysze, w związku z przypadającą 50. rocznicą wydarzeń marca 1968 roku pojawiły się prośby, żebym coś na ten temat powiedział. Ja osobiście nie uważam, żeby to był temat specjalnie interesujący. Jak już mówimy o rocznicach, no to jutro będziemy obchodzić 65. rocznicę śmierci towarzysza Stalina. 12 marca będziemy obchodzić rocznicę śmierci Bolesława Bieruta, pierwszego prezydenta Polski Ludowej. 18 marca jest to rocznica wybuchu Komuny Paryskiej, więc marzec obfituje w różne rewolucyjne rocznice. No ale ponieważ pojawiły się pytania, więc wypada tutaj się ustosunkować. Będę tutaj przedstawiał jakoś chronologicznie wydarzeń. Nie uważam, żeby to było specjalnie interesujące. Raczej skupię się na kilku akcentach antykomunistycznej propagandy. No i właśnie do tej antykomunistycznej propagandy się odniosę. No więc pierwszą taką rzeczą, która kojarzy się z marcem 1968 roku, to oskarżenie polskich socjalistów, polskich komunistów rządzących Polską Ludową o antysemityzm. No i jest to tutaj właśnie w ramach tej takiej propagandowej wizji dwóch totalitaryzmów, że jest totalitaryzm nazistowski, jest totalitaryzm komunistyczny. No i właśnie te dwa totalitaryzmy zjednoczyły się w antysemityzmie. Tutaj Hitler miał na koncie Holokaust, a właśnie władze PRL-u prześladowały Żydów, wygnały tych Żydów z Polski itd., itd. No więc w sprawie tych Żydów chciałbym się tutaj odnieść. No więc oczywiście w całej tej dyskusji o tak zwanym antysemityzmie w Polsce Ludowej pomija się podstawową różnicę między hasłem antysemityzm a antysyjonizm. I tak w ogóle po prostu przemilcza się całą tą kwestię polityki państwa Izrael i po prostu się mówi, środowiska związane z PZPR-em krytykowały Żydów, a więc są antysemitami. No więc tutaj, jak już wprowadzamy ten temat, bardzo ważny temat, chciałbym powiedzieć, że my jako komuniści, my jesteśmy humanistami, uważamy, że walczymy o wyzwolenie klasy robotniczej, ale walczymy o wyzwolenie całej ludzkości. Dla nas życie każdego człowieka znaczy tyle samo. No i pierwsza rzecz, na jaką tutaj widać, z punktu widzenia tych środowisk właśnie antykomunistycznych, które powołują się na blok zachodni, na solidarność właśnie zachodnich imperialistów z krajami NATO, z Unii Europejskiej, my widzimy pewną rasistowską koncepcję, która tam jest rozpowszechniona. To znaczy dla nich człowiek człowiekowi nie jest równy. No i to widzimy właśnie w przypadku już trwającego kilkadziesiąt lat konfliktu w Palestynie. Konflikt ten właściwie trwa już właściwie 100 lat, bo ten konflikt trwa od I wojny światowej, od momentu, kiedy właśnie ziemie te należące wcześniej do Turków, gdzie Turkowie jakby zagwarantowali wolność wyznania dla wszystkich wielkich religii, dla chrześcijaństwa, dla islamu, dla Żydów, to w momencie, kiedy Palestyna stała się brytyjską kolonią i w momencie, kiedy zaczęli sprowadzać się tam Żydzi, Żydzi robili wszystko, żeby powoli wypychać właśnie Palestyńczyków z tamtych terenów. No i była to właśnie typowa kolonizacja. I tutaj warto jakby podkreślić, że polityka imperializmu europejskiego na świecie, jest tutaj taki termin stosowany dość ogólnie, że to była kolonizacja, kolonizacja kolonizacji nierówna. To znaczy, jeśli my spojrzymy sobie na przykład na kolonizację Afryki, my widzimy, że większość tych krajów skolonizowanych przez Europejczyków to de facto nie były skolonizowane. Tam rządzili Europejczycy, nie wiem, w takim Kongo na przykład. Europejczycy to tam stanowili bardzo wąską elitę, nie wiem, nawet pewnie nie przekraczającą 1% populacji, a po prostu poprzez stworzenie państwa, którym zarządzali, de facto to role się patrzy, pełnili tam na przykład we francuskim imperium kolonialnym, role tych się patrzy pełnili Senegalczycy, którzy po prostu podporządkowani białym Francuzom
No to po pierwsze podbijali te kolejne kraje afrykańskie, po drugie później no, cały ten system kolonialny opierał się na murzynach, którzy terroryzowali innych murzynów, którzy, no i ci murzyni byli sługusami białych. No. Więc no, tak wygląda kolonizacja większości terenów afrykańskich. No oczywiście z kilkoma wyjątkami. No, te główne wyjątki to jest przede wszystkim północna Algieria i południowa Afryka, gdzie rzeczywiście nastąpiła kolonizacja i gdzie ten żywioł białych Europejczyków wypychał fizycznie właśnie no, autochtonów. Prowadząc no, tą politykę, znamy też w Stanach Zjednoczonych, właśnie, gdzie ten żywioł biały właśnie na wschodzie szedł na zachód, spychając Indian do rezerwatów, prowadząc ich systematyczną eksterminację. Więc mamy tutaj jakby, warto to podkreślić, no, że w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z kolonizacją właśnie nowego kontynentu przez osadników z Europy, którzy następnie doprowadzili do systematycznej eksterminacji ludności autochtonicznej. Podobna właśnie polityka była w północnej Algierii, może z pominięciem tego elementu eksterminacji, no ale ogólnie no, chodzi tutaj o ziemię, no, że ziemia jest zajmowana przez osadników, którzy następnie wypychają tych, którzy mieszkali tam wcześniej. I państwo Izrael, no jeszcze wcześniej jako właśnie, jako brytyjska kolonia Palestyna, od samego początku, no jakby, no celem tej kolonizacji żydowskiej w Palestynie było stworzenie tam, no, kolonii europejskiej podporządkowanej Zachodowi, no bo w końcu ci wszyscy Żydzi przyjeżdżali z Europy, no i wprowadzali oni tam, no od samego początku istniał właśnie sojusz między Żydami z Izraela, a krajami właśnie zachodnimi imperialistami w celu jakoś szachowania Arabów, w celu posiadania tam bazy wypadowej do miejsc roponośnych i tak dalej. Nie chcę, być może na temat Izraela, to ja zrobię inne filmiki. No w każdym razie, no od samego początku, kiedy tam Żydzi się pojawili, no mniej więcej w drugiej dekadzie XX wieku, do dzisiaj, czyli właściwie proces ten trwa 100 lat, no to mamy tam do czynienia z konfliktem etnicznym, konfliktem, w którym no, po powstaniu państwa Izrael, no, stworzono państwo, w którym właściwie mamy do czynienia z apartheidem. Jest to jedyne państwo na świecie, gdzie jest zalegalizowany apartheid, że są ludzie mający, no nie mający właściwie praw obywatelskich, mający status podludzi, Palestyńczycy i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście potęga militarna Izraela, będącego właśnie tutaj pasem transmisyjnym amerykańskich imperialistów, powoduje, no, że te wszystkie kraje arabskie do tej pory no, nie miały w konfrontacji militarnej żadnych szans właśnie z Izraelem. Najlepiej to pokazała wojna sześciodniowa, kiedy to Izrael no, prowadził państwo wojnę z kilkoma krajami arabskimi, no to wojnę błyskawicznie zwyciężył. No i oczywiście później doszło do okupacji tamtych terenów arabskich. No to, co jest skandaliczne, to to, że właściwie zarówno w konfliktach wojskowych między Izraelem a Arabami, jak i w konfliktach w ramach samej Palestyny, jak tam co jakiś czas dochodzi do jakichś właśnie do jakichś aktów buntu Palestyńczyków przeciwko Izraelowi, no to mniej więcej ta liczba ofiar jest taka, że na jednego Żyda przypada 100 Arabów. I to jest rzecz, która trwa od dziesiątek lat. Jest to rzecz, której wszystkie te środowiska właśnie tych demokratów, tych walczących z antysemityzmem środowisk europejskich, oni w ogóle tego nie widzą, udają, że problemu nie ma, że przemilczają fakt, no, że Izrael jest jedynym państwem właśnie. No, trwa cały czas, no, ONZ nałożył tutaj właśnie sankcje na ONZ za wojnę sześciodniową, że zmusza tutaj Izrael do tego, żeby wycofał się z terytoriów okupowanych. Od ponad 50 lat Izrael nic sobie z tych nakazów ONZ-u nie robi. No i kiedy
kiedy właśnie bezpośrednio po tym fakcie Gomułka odważył się skrytykować imperialistyczną politykę państwa Izrael, to Gomułce przypięto łatkę antysemity i ja się z tym nie zgadzam. No, dla mnie po prostu to, co robił Gomułka i to, co robiły tutaj elity partyjne, jest to po prostu zdrowa, naturalna solidarność z ludnością arabską, autochtoniczną, która no, walczy z polityką eksterminacji. Arabowie z Palestyny nie chcą podzielić losu Indian północnoamerykańskich. Nie chcą zostać po prostu sprowadzeni do rezerwatu i następnie wyrżnięci, tak jak to się stało w Ameryce Północnej. Protestują przeciwko temu. Niestety no, nie mają środków finansowych, nie mają technologii, nie mają wojska. W konfliktach, które trwają i trwają, cały czas przegrywają. Ale to nie zmienia faktu, że mimo, że oni przegrywają, no racja moralna jest po ich stronie. No i tutaj jeśli Gomułka i komuniści z PZPR-u się z tymi Arabami solidaryzowali, no ja nie zamierzam w żaden sposób tutaj za Gomułkę przepraszać. Ba, ja powiem, jest to jak najbardziej naturalna postawa. Uważam, że w przypadku wojny sześciodniowej i w ogóle w przypadku polityki rasistowskiej, apartheidowskiej polityki państwa Izrael, no tutaj miejsce lewicy ogólnoświatowej, no tutaj uczestniczyłem we Francji w wielu różnych demonstracjach właśnie propalestyńskich, demonstracjach solidarności z Abdullahem Ocalanem, nie Abdullahem, tym Georgem Ibrahimem Abdullahem, libańskim komunistą właśnie, który w latach 80. zabił agenta CIA i agenta Mossadu, od ponad 30 lat siedzi za to we francuskim więzieniu. No, w każdym razie wszystkie te demonstracje to jest właśnie, łączy się ta walka w sprawie palestyńskiej tutaj z kwestią komunistyczną, bo to co jest niesmaczne, to to, że jeśli międzynarodowa lewica w tym konflikcie właśnie w Palestynie solidaryzuje się z Palestyńczykami, no to polscy trockiści, żeby tylko jakoś tam dokopać PRL-owi, żeby dokopać ludziom z PZPR-u, no to właśnie wyciągają na sztandar, no o, Gomułka antysemita, bo Gomułka ośmielił się skrytykować państwo Izrael. No, kto tą nagonkę całą na ten PRL napędza? No, środowiska związane z Gazetą Wyborczą. Adam Michnik, który brał wtedy udział w tych wydarzeniach jako student, no, on jest jakby tutaj takim ojcem, takim pasterzem, prorokiem właśnie polskiego antykomunizmu, tej inteligencji warszawskiej. Więc on, jest to jakoś tam element jego biografii, więc dopóki ten Michnik żyje, to on będzie napędzał właśnie, no, tworzył z tego marca 68 jakieś wielkie wydarzenie, jakiegoś takiego wielkiego konfliktu, gdzie walczą ze sobą dwie siły. No jedna siła to właśnie ta demokratyczna, taka, no, taka dobra, a z drugiej strony są jacyś źli antysemici. No więc jeśli my już tutaj wchodzimy w ten konflikt i mówimy o sprawach no, jakiejś takiej nienawiści do innych narodów, no to bądźmy szczerzy, no z czego to się w ogóle wzięło? To się wzięło stąd, no, że te środowiska opozycyjne to były środowiska no po prostu fanatycznie rusofobiczne. Tutaj to, co łączyło tych opozycjonistów, to była rusofobia. No zresztą rusofobia, no, jest jakimś takim, no, kręgosłupem ideowym polskiego antykomunizmu. Nie tylko w 68 roku, no, ale to już się ciągnie, załóżmy, od wojny 1920 roku. No, ale tutaj jeszcze, i to jest takie bardzo niesmaczne, no, bo to, no, jeśli my sobie spojrzymy na historię XX wieku i historię rusofobii, no to skojarzenia są tutaj takie bardzo, bardzo niesmaczne. No to głównym rusofobem był niejaki Adolf Hitler, który właśnie w Mein Kampf napisał, że tych wszystkich Rosjan, tych Słowian, to w ogóle są jacyś podludzie. To w ogóle nie ma co... To jest ścierwo, no. To po prostu należy zabijać. No. To robił Wehrmacht, który właśnie okupował część Związku Radzieckiego. No to tam prowadzono politykę eksterminacji wobec Rosjan. No to ogólnie był taki plan właśnie
rola, jak sobie wyobrażał miejsce Słowian, a zwłaszcza tych Słowian wschodnich, Hitler w swoich pomysłach. No właśnie taki, no, on w ogóle nie twierdził, że to są ludzie. No to zabicia wszystkich. No najpierw Żydów, później Rosjan. No. I właśnie w tym kontekście, no, taki rusofobii, taki prymitywnej, takiej właściwie no, nie mającej żadnego uzasadnienia logicznego, po prostu, a, bo to Rosjanie, to go nienawidzimy. No i te wszystkie, no i szkoda, że ten klimat rusofobiczny, no, się pojawił właśnie na pokazach tej sztuki Dziady, no, Mickiewicz, no, w końcu o Mickiewiczu można dużo ciekawego powiedzieć, no, przede wszystkim to, co mnie interesuje u Mickiewicza, to jest to jego zainteresowanie ludem polskim, no, że on, jak i kilku innych tych poetów właśnie romantycznych, no, on tutaj, no, widział, no, jakoś tak chyba naturalnie widział zdradę tej polskiej szlachty, polskich klas posiadających, no i on szukał tutaj tego zdrowego trzonu narodu właśnie w ludzie. Więc to jest postępowe u Mickiewicza. Walka z caratem u Mickiewicza też była jak najbardziej postępową. Z caratem, no, walczył międzynarodowy ruch rewolucyjny, Marks i tak dalej, no tam zawsze się ten car pojawiał jako ten zły bohater, więc no, jeśli pojawiła się, to nie jest przypadek, że postanowiono właśnie wystawić te dziady Mickiewicza, no, z okazji 50. rocznicy rewolucji październikowej. No bo to było właśnie takie, no, Mickiewicz jako taka postać, no, uosabniająca ten sojusz takich, no, polsko-rosyjski. No, w końcu Mickiewicz miał kontakty z Puszkinem, i jakoś tam podróżował po Rosji. No już jakby nie chcę tutaj robić tej dygresji o Mickiewiczu. No ale w każdym razie, no, ten wątek antycarski, no to jest jak najbardziej rzecz, której nie ma co się wstydzić. I problemem było to, no, że po prostu na tych spektaklach dziadów, no to po prostu była to jakaś tam okazja, żeby hołota, rusofobiczna hołota, która po prostu, no, przejęła od Hitlera te wszystkie hasła antyrosyjskie, żeby oni nie mogli sobie pod pretekstem walki o polską kulturę, żeby po prostu, no, pokazać swoje chamstwo, swój rasizm i wszystko to, co najgorsze. W każdym razie rusofobia, tak jak każda fobia, no, jest to coś nieracjonalnego. No i jest to jakiś tam fundament ideowy Gazety Wyborczej. No, jeśli my sobie przeanalizujemy, no, słowo Putin, które pojawia się właśnie w Gazecie Wyborczej, w każdym kontekście, no, że właściwie, nie wiem, pada deszcz, to wina Putina, że wybory w tym czy innym kraju wygrał kandydat nie taki jak trzeba, to wina Putina. Wszystko, no, ten Putin jest wszędzie, Putin po prostu siedzi gdzieś na tym Kremlu, pociąga za wszystkie sznurki i po prostu, no, gdyby ktoś próbował, no, właśnie przeanalizować, no, świat na podstawie tych wszystkich rusofobów bzdetów z Gazety Wyborczej, no to widzimy, no, że oni na punkcie Rosjan i na punkcie Putina ewidentnie mają jakąś obsesję. I tutaj, jeśli właśnie te środowiska tutaj nakręcają te obchody 50. rocznicy marca 68 roku, to my już widzimy tutaj, no, jakąś taką, no, że to się nie klei, no bo oni tutaj wychodzą z punktu widzenia właśnie takich haseł demokratycznych i haseł, no, że wszyscy ludzie są równi, tylko, no, dla nich to tak, no, równi, oni wcale nie uważają, że Arabowie mieszkający w Palestynie to są równi z Żydami, oni wcale nie uważają, że Rosjan należy szanować, no. No dobrze, no ale jak już kontynuujemy ten wątek, no to przy okazji marca 68, no to podkreśla się ten fakt, no właśnie, emigracji. Że tutaj zła Polska Ludowa zmusiła kilka tysięcy ludzi do opuszczenia Polski. Nam się podaje chyba liczbę 15 tysięcy ludzi. No. Że oni zostali zmuszeni do wyjazdu. No i tak się tak mówi o tej emigracji. Mówi. I mnie zastanawia, no, ta cała ślepota. No.
że Michnik, który był jedną z tych osób no, odpowiedzialnych za przemiany okrągłostołowe, a więc za cały właśnie kształt Polski, jaki w tej chwili jest, a już przede wszystkim no, Michnik był tą tubą propagandową wzywającą do tego, żeby Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, to w wyniku właśnie polityki Michnika, w wyniku całej tej reprywatyzacji, niszczenia polskiego przemysłu, no, sztucznego tworzenia bezrobocia, tak żeby właściwie bezpośrednio przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, no, mniej więcej w latach 2003-2004 bezrobocie w Polsce przekroczyło 20%, to wszystko doprowadziło do emigracji, tak, do emigracji, ale nie kilkunastu tysięcy ludzi. To doprowadziło do emigracji, są różne dane, no ale mniej więcej no, tak w tej chwili jakąś taką liczbą najbardziej popularną w internecie jest 1,5 miliona. Więc no, tego ja nie rozumiem, no, że ja, moja żona, mnóstwo innych Polaków wyjechało właśnie do Wielkiej Brytanii, do Niemiec, po całej Europie się tuła, no dlatego, no dlaczego ja wyjechałem? No ja tego nie kryję, no ja pracowałem wcześniej w Warszawie, w bibliotece na ulicy Koszykowej, zarabiałem 1400 zł. Wystarczy, że sobie na internecie wpiszecie, ile kosztuje cena wynajem mieszkania w samej Warszawie. I zrozumiecie, że za 1400 zł w Warszawie przeżyć się nie da. Te osoby, które wyjechały w 1968 roku, to są tam jakieś spisy, tam się im oddaje cześć, no mówią, o ten tutaj, no właśnie prześladowany przez komunizm, został zmuszony do emigracji. Więc ja czekam kurwa uczciwie na spisy ludzi prześladowanych przez kapitalizm, Polaków, którzy po roku 2004 wyjechali. Czekam, aż w tych spisach pojawi się nazwisko moje, mojej żony i milionów innych Polaków. Tutaj jest jeszcze jeden element wykorzystywany przez środowiska trockistowskie, czyli tutaj tego konfliktu na linii właśnie studenci a robotnicy. No i tutaj warto podkreślić, no, że właściwie no, cały ten trockizm zachodnioeuropejski, to on był budowany no, na takim no, poszukiwaniu jakiejś takiej bazy zastępczej dla partii politycznej, dla partii marksistowskiej. No i tak właśnie no, uznano, no skoro tutaj związki zawodowe są opanowane przez komunistów, że te wszystkie partie komunistyczne solidaryzujące się ze Związkiem Radzieckim to są partie robotnicze i robotnicy są tam, to my trockiści no, nie mamy szans dotrzeć do klasy robotniczej, będziemy sobie szukać jakiejś takiej alternatywnej właśnie bazy zastępczej, tą bazą będą studenci, a więc właśnie będziemy się zajmować od tej pory problemami studentów, kwestią lewicy obyczajowej, kwestią praw gejów, lesbijek, ekologii, zwierząt, weganizmu, nie wiem, tam wszystkiego tylko nie klasą robotniczą. No i właśnie te środowiska zachodnioeuropejskiej lewicy, no właśnie bazujące na tym ruchu studenckim, no im się bardzo nie podoba to, że no w 1968 roku, no co tak naprawdę się stało? No doszło do strajku studentów, który to strajk został stłumiony przez klasę robotniczą. No po prostu w pewnym momencie robotnicy uznali, nie no, dość tej inteligenckiej hołoty. No po prostu my tutaj ciężko pracujemy, odbudowujemy Polskę po zniszczeniach wojennych. Wy dzięki naszej ciężkiej pracy możecie się kształcić i wy macie jeszcze czelność protestować? O nie, o nie. Robotnicy skupieni w Ormo przyjechali na Uniwersytet Warszawski, dali studentom lekcje pokory. No towarzysze, kontynuowałbym ten wykład, ale żona postanowiła podkurzać, mimo że wie, że nagrywam, no ale ten wykład dzisiaj, no już właściwie prawie wszystko to, co miałem powiedzieć, zostało powiedziane. Tak tytułem podsumowania, no to w kwestii antysemityzmu, no musimy zrozumieć jedno, dopóki Izrael stosuje rasistowską politykę właśnie wobec Palestyńczyków, dopóki cały czas tam trwa konflikt, dopóki państwo to nie uznaje dyrektyw ONZ-u, dopóki jest tam apartheid, no to na świecie
Organizowane są różne demonstracje właśnie solidarności z Palestyńczykami. Często w czasie tych demonstracji są palone żydowskie flagi. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest po prostu zmiana polityki państwa Izrael. No, po prostu no, nie ma w tej chwili kraju bardziej rasistowskiego niż współczesny Izrael. To się musi zmienić. Pozdrowienia, towarzysze.